Co on myśli? Wróżba z Katle Normanda. Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy i subskrybentów. Dziękuję, że jesteście i że jest Was tak dużo. Bardzo się cieszę, że kanał się rozrasta. Jest 4800 subskrybentów. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dzisiaj pytanie, co on myśli? Tylko jedna grupa. Oczywiście czytanie jest kolektywne, więc nie będzie na pewno do wszystkich historii pasować, ale przyjrzyjmy się, co pokażą karty. Wyciągnę trzy karty Lenormanda i trzy karty Tarota. I zobaczmy, co pokażą te dwa rozkłady, te dwie talie kart. Co on teraz myśli? Oczywiście zapraszam do lajkowania, komentowania, dajcie feedback, smajlika, napiszcie, czy rezonuje koniecznie, bardzo mnie to interesuje, ciekawi, inspiruje. Zapraszam na wróżby indywidualne, które można u mnie nabyć poprzez e-mail. Adres e-mailowy znajdą Państwo pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam serdecznie, wróżby indywidualne są oczywiście tylko na Was skoncentrowane, z Waszą datą urodzenia, zdjęciami i konkretnymi pytaniami. Zapraszam. Co on teraz myśli? Tutaj mamy jego już, zobaczcie Państwo. Jego, który myśli, czyli tutaj zostawię sobie tą kartę tutaj, żeby po prostu wiedzieć, że to on myśli. I wyciągnę trzy karty. Od razu mi wypadł ten mężczyzna, który o Was myśli, lub ta osoba ukochana, która o Was myśli. I tak samo wyciągnę trzy karty Tarota do tego, by uzupełnić to czytanie. Co on teraz myśli? Co on teraz myśli? Co on teraz myśli? Dobrze, więc kochani, już powiem, że w kartach Lenormanda mamy tutaj pierścionek, czyli relację Waszą. Relacja Wasza, czyli on myśli o relacji, o związku z Wami, z Tobą, który był, która jest być może. I tutaj koło, to jest Rydwan, przepraszam, Rydwan. Rydwan mówi oczywiście o tym, że on chciałby... O, jeszcze mi wypadła tutaj karta, zobaczcie kochani, dziesiątka kielichów. Że on by jakby chciał wrócić, przyjechać szybko, zrobić jakąś akcję, by tutaj znowu być zakochanym, mieć spełnienie. Dziesięć kielichów mówi o miłości, spełnieniu, o pięknym związku, dzieciach, rodzinie, szczęściu emocjonalnym, ślubie, zaręczynach. I tutaj jakby on chciał przyjechać, chciałby coś zrobić, jakąś akcję, by coś znowu ruszyło się w tym związku, w tej relacji, jeśli był jakiś kryzys lub pauza. Tutaj no ta karta mi spadła i jeszcze ta się pokazała, więc na pewno te dwie karty są tutaj bardzo istotne. Zobaczmy, kochani, co pokazuje teraz mój rozkład, czy karty Lenormanda i czy karty Tarota. Tak, jakieś niewyjaśnione sprawy między Wami, chmury, problemy, jakieś nieklarowności, ciężkie jakieś tu sytuacje i tutaj dwie drogi, czyli stoicie na rozdrożu dróg. On myśli, że jesteście jakby tutaj w jakiejś sytuacji, która jest jakaś niepewna, gdzie on myśli, że
jakby rozbieżność być może dróg, rozbieżność interesów, poszliście może w inne strony, rozwinęliście się inaczej w tym związku i ta relacja została zakończona. Jest koniec, ale być może myśli on o tym nowym odrodzeniu tej relacji, o zmartwychwstaniu, o zaczęciu czegoś zupełnie na nowo, przetransformowaniu czegoś, czyli totalną, radykalną zmianę tej relacji. I tutaj by się coś nowego utworzyło od zera właśnie. Myślę, że rozeszliście się zupełnie na dwie strony świata, w dwa bieguny, poszliście zupełnie oboje w odrębnych, w innych kierunkach. I tutaj właśnie to jakby jemu nie daje spokoju. Zobaczmy, co pokażą karty Tarota. Papieżyca, czyli kapłanka. Kapłanka mówi o tym, że jest jakieś pokrewieństwo dusz. Być może jesteście bliźniaczym płomieniem, bratnią duszą. Jakieś pokrewieństwo dusz was łączy, nie możecie o sobie zapomnieć. Mówi o tym również, by pokazać zrozumienie dla tej trudnej u was sytuacji w związku jakiejś niejasności, że on myśli po prostu tutaj, żeby zaufać swojej intuicji. Być może intuicja podpowiada mu, żeby do ciebie wrócić, że ty jesteś tą osobą z przeznaczenia, że ty jesteś tą bratnią duszą, że ty jesteś tą właściwą, bardzo porządną, pełną wartości, wartościową kobietą, wartościową partnerką dla niego. Tutaj trzeba by było właśnie, by te sprawy takie zaciemnione, niejasne, by one się wyjaśniły. Czyli tutaj trzeba by było się pogodzić, pokazać zrozumienie dla wszystkich tutaj niejasnych, ciężkich spraw waszej relacji i zacząć coś na nowo. As Buław mówi o nowym początku, o nowej szansie, nowej próbie, o czymś, by aktywnie, kreatywnie, energicznie zacząć właśnie coś na nowo, jakąś szansę nową wykorzystać na rozwój tej znajomości, rozwój tej relacji, by wziąć tą szansę jeszcze raz i zaufać, że może coś się między wami jeszcze rozwinąć, udać. Tutaj jest też jakby przesłanie, żeby mieć odwagę, by jeszcze raz zaryzykować, jeszcze raz wziąć jakby tutaj to szczęście za rogi czy los w swoje ręce i jeszcze raz tą szansę, którą wam podsunie tutaj los, wykorzystać. 9 monet. 9 monet mówi, że tak, być może jak jeszcze raz skorzystacie z tej nowej szansy, spróbujecie jeszcze raz, tak, będziecie wyrozumiali dla siebie, to być może właśnie jest potencjał tutaj w tej relacji na szczęście, na szczęście w miłości. I ta karta dziewiątka monet nie mówi owszem o jakiejś o sukcesie totalnym, ale mówi o tym, że chcecie oboje czegoś stabilnego, że chcielibyście zbudować coś solidnego, stabilnego, długotrwałego i chcielibyście na pewno mieć sukces, czyli w pozytywnym kierunku poprowadzić tą relację. Także tutaj dziewiątka monet na pewno mówi o tym, żeby zbudować, że jest możliwość, żeby zbudować coś stabilnego, że pragniecie tego, więc spróbujcie. Jeśli pragniecie tego oboje, to spróbujcie. Wykorzystajcie tą nową szansę tego asa właśnie buław. Wykorzystajcie waszą intuicję, telepatię, waszą właśnie, tutaj jest karta kapłanki, mówi o tym, że oboje macie być może wartości, priorytety. Tutaj on myśli o tobie jako o kapłance też być może, czyli kapłanka jest kobietą z zasadami, z wartościami, z priorytetami, która ma po prostu jakieś reguły sztywne, czy ma dobrze rozwiniętą właśnie intuicję, jest uduchowiona. I być może myśli właśnie w tych kategoriach o tobie, a również o tym, że byłabyś ewentualnie nawet jego kandydatką na żonę, ponieważ też karta kapłanki mówi o
ślubie, ewentualnie o czymś sakralnym, tak? Także on na pewno myśli o tym, że to, co się między wami zakończyło, co było niewyjaśnione, należy wyjaśnić i należy jeszcze raz spróbować, należy podjąć nową próbę, należy tutaj zbudować coś, być może właśnie stabilnego, czego oboje tak naprawdę pragniecie. No i właśnie pójść w kierunku związku, relacji. Tutaj mamy pierścionek, czyli partnerstwo, być może nawet ślub, sformalizowanie tego związku, zaręczyny, czyli na pewno coś tutaj stabilnego. Także tak, takie są jego myśli. Niech się dzieje, niech przyjdzie ta nowa szansa i nie przegapcie tej nowej szansy, żeby nie przeszła wam koło nosa i spróbujcie tutaj zbudować coś stabilnego, co pokazuje właśnie ta karta Tarota, dziewiątka monet. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.